tym odcinku zobaczycie, jak powstają płytki z nadrukowanym wzorem naturalnego kamienia. Elewacja domu chroni ściany budynku przed działaniem warunków atmosferycznych, ale pełni także inną ważną funkcję – wizualną. Stanowi wizytówkę budynku. Dlatego architekci, projektując fasady, korzystają z takich materiałów, które będą mogły spełnić obydwie funkcje. Nowością są płytki betonowe NSE – Natural Stone Effect, które imitują wygląd naturalnych kamieni i cegieł dzięki zaawansowanej technologii cyfrowego druku UV na betonie. Płytki są łatwe w montażu. Między innymi mają odpowiednio przygotowane narożniki. To rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie dekoracyjnych materiałów budowlanych, które sprawdza się także we wnętrzach domów. Jako pierwsza w Europie do druku na betonie zastosowała je firma MaxStone z Krosna, której zakład produkcyjny postanowiliśmy odwiedzić. Przyjrzyjmy się całemu procesowi. Zaczynamy od biura projektowego, gdzie przygotowywane są modele graficzne płytek. Powstają tu także modele 3D udostępniane architektom do przygotowania aranżacji budynku. Zatwierdzona grafika może trafić do działu produkcji. Zobaczmy więc, jak krok po kroku powstaje płytka. Surowce potrzebne do produkcji to granit, keramzyt, piasek oraz cement. Pobierane są z magazynu i zasypywane do strefy buforowej linii do betonu. Stąd wózki automatycznie, według zadanej receptury, pobierają poszczególne kruszywa i wsypują je do maszyny mieszającej. Oprócz tego dodawane są domieszki, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość betonu oraz przyspieszają jego schnięcie. Cement dozowany jest bezpośrednio z silosów. Do mieszalnika dodawana jest także woda. Jej ilość dobierana jest na podstawie wilgotności kruszywa. Cały proces kontrolowany jest w sterowni, co zapewnia powtarzalną jakość produkowanych płytek. Mieszanie trwa około 5 minut. W tym czasie silikonowe matryce, dzięki którym uzyskiwany jest odpowiedni kształt płytki, umieszczane są na blatach zalewowych. Gotowa mieszanka z kolei trafia do zbiornika buforowego, a stąd dozowana jest na silikonowe matryce. Każdy wzór płytki posiada swoją. Dalej odbywa się sztaplowanie, czyli automatycznie ustawiane są kolejne warstwy z zalanymi betonem matrycami. Robot regularnie pobiera pakiet i transportuje je do pieca na wstępne suszenie. Po kilku godzinach materiał opuszcza piec. Następuje desztaplowanie. Płytki wyciągane są z matryc i ustawiane na taśmociągu. Manipulator pobiera je i odkłada na blaty transportowe. Ponownie odbywa się sztaplowanie w magazynie buforowym. Wózek odbiera zestaw z blatami i przekazuje go do suszenia głównego, które trwa również kilka godzin. Proces odbywa się w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności powietrza. Po tym czasie płytki opuszczają piec. Wózek transportuje je do strefy buforowej, a kolejny bufor znajduje się już przed strefą malowania. Robot wyciąga płytki z drewnianych blatów i układa je na taśmociągu. Przy wjeździe do strefy druku płytka jest skanowana. W ten sposób określane są jej wysokość, położenie i kształt. System identyfikuje wzór płytki i dobiera odpowiednią grafikę do druku. Najpierw nakładany jest tusz, a następnie lakier. Naniesiona warstwa utwardzona zostaje za pomocą lampy UV. Gotowa płytka trafia następnie do strefy pakowania, gdzie pracownik wizualnie sprawdza jej jakość i umieszcza w kartonie. Oprócz tego dział kontroli jakości pobiera płytki z każdej wyprodukowanej partii. Wykonywane są m.in. badania trwałości powłoki czy odporności na chłonność wody. Spakowane kartony kierowane są do miejsca, gdzie robot formuje z nich paletę. Dalej palety owijane są folią stretch i transportowane do magazynu. Operator wózka umieszcza paletę na regale, a robot kieruje ją do właściwego miejsca. Tak zautomatyzowana fabryka ma wysokie zapotrzebowanie energetyczne, dlatego jednym z elementów inwestycji było uruchomienie farmy fotowoltaicznej, zapewniającej 100% pokrycia energetycznego. MaxStone w swoim portfolio posiada 53 wzory płytek produkowanych w technologii NSE. Swoje produkty wysyła na rynki 23 krajów w Europie.
Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak powstają farby do ściana.